nazywam się Łukasz Ślachciak, jestem pracownikiem Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung Electronics Polska. Na dzisiejszej prelekcji chciałbym opowiedzieć Państwu parę słów na temat optymalizacji silnika przeglądarki WebKit dla urządzeń mobilnych. Rozpoczynamy. Na prezentacji na początku wspomnę kilka słów na temat samej przeglądarki WebKit. Powiemy parę słów o historii i odpowiemy sobie na pytanie. Postaram się Państwu odpowiedzieć na pytanie, co w ogóle optymalizować, bo w przypadku urządzeń mobilnych problemy, z jakimi się spotykamy, są czasami zaskakujące i przy codziennym użytkowaniu przeglądarki na desktopie nie zdajemy sobie sprawy, że z takimi problemami możemy się spotkać, z jakimi się spotykamy na urządzeniach mobilnych. Problemy, które chcemy rozwiązać, to będą związane i z operacjami sieciowymi, z renderowaniem, z układaniem elementów, a na zakończenie naszego spotkania będę chciał powiedzieć parę słów na temat najnowszego pomysłu, jakim jest WebKit 2. Zacznijmy. Kilka słów o WebKicie. Dlaczego w ogóle firmy interesują się tym silnikiem przeglądarki? Głównym argumentem za to, że WebKit jest silnikiem, który jest przenośny. On występuje na bardzo wielu platformach, używa bardzo wielu bibliotek, na przykład sieciowych. Stąd też powstało bardzo wiele przeglądarek opartych na WebKicie. Próbowałem sobie tutaj zliczyć, to idzie w kilkanaście, liczbę co najmniej kilkunastu. Na urządzeniach mobilnych, za chwilę jeszcze będziemy mówić, ale to jest jedną z najpopularniejszych, są te przeglądarki używane w Androidach, jak i w iPhone'ach. Kolejną zaletą silnika przeglądarki WebKit jest jego kompaktowość i modularna budowa. To już jest kwestia architektury. Została ona pomyślana tak, aby była na tyle modułowa, żeby producent przeglądarki mógł dowolne jej moduły wymieniać i używać takich rozwiązań, które akurat pasują do jego platformy. Wspomniałem o wielości portów i wielości przeglądarek opartych na WebKicie. Możemy tutaj, z tych najsłynniejszych to oczywiście jest Google Chrome, który zyskuje bardzo ogromną popularność ostatnimi czasy. Niektórzy twierdzą, że prześcignie Firefoxa. Oczywiście mamy ciszę przed wyborczą, także nie będę wywoływał tutaj wojny, która przeglądarka jest lepsza, czyli Google Chrome, czy być może Internet Explorer, czy Firefox. Ale co mamy? Mamy Safari, mamy Reconca. To jest projekt, który dla KDE, który w przeciwieństwie do Conquerora, który używa KHTML-a, w przypadku Reconca mamy użycie silnika przeglądarki WebKit. Jeśli ktoś woli na przykład platformę Gnoma, to mamy tutaj Epifani, która bazuje na porcie GTK. Wspomniałem o wielości portów. Mamy porty Chromium, Windows, Mac, GTK, EFL, QT, Symbian, Bada. Być może pominąłem tutaj jakąś nazwę, ale właśnie ta wielość, mnogość portów, do których dostosowany został ten silnik przeglądarki, świadczy o modułowości tego, o bardzo o bardzo elastycznej architekturze przeglądarki WebKit. Stąd też stała się ona tak popularna.
w zeszłym wieku. To może jak na oprogramowanie, że jest z poprzedniego wieku, to może nie brzmi atrakcyjnie, ale przeglądarka WebKit ewoluowała. Wszystko zaczęło się od HTML-a, który został stworzony jako silnik przeglądarki dla KDE. Wiadomo, na KDS docelowo przeglądarką miał być Conqueror. Potrzebny był jakiś silnik przeglądarki, który mógł ładować, renderować te strony internetowe. Powstał KHTML. W 2002 roku firma Apple ogłasza, że pracuje nad czymś, co nazwała WebKit, i to coś bazuje na platformie, na silniku KHTML, ale firma Apple ogłasza, że przerobiła ten silnik KHTML, nie zachowując i w pewnym sensie nie kontrybuując zmian z powrotem do tego silnika KHTML. Za chwilę powiem o kwestiach licencyjnych, ale oczywiście Apple było zmuszone opublikować ten kod, który był oparty na licencji LGPL. I to się oczywiście stało. W 2003 roku firma Apple udostępnia przeglądarkę Safari, która oczywiście bazuje na silniku WebKit. W 2005 roku zostaje udostępniona część przeglądarki WebKit, która nie musiała być udostępniona przez firmę Apple ze względów, gdyż ona była napisana na licencji BSD. Jednak Apple również, tak naprawdę to Apple otworzyła port makowy, czyli taki fragment przeglądarki WebKit, który dostosowuje ją do platformy Mac. A w 2010 roku zostaje ogłoszona koncepcja i wstępnie wdrożony kod dla przeglądarki WebKit 2, również przez firmę Apple. Tu mamy takie małe, narysowane małe drzewko ewolucji tego silnika. Mamy HTML, WebKit. Niestety, zawsze gdy powstaje jakiś fork, jakieś rozdzielenie, jest to jakiś problem dla środowiska, społeczności, jak merge'ować potem zmiany, które jakaś firma, tak jak na przykład Google z portem Chromium zrobiła. W tej chwili toczą się intensywne prace nad tym, by zsynchronizować to, co firma Google stworzyła w ramach przeglądarki Google Chrome. I oczywiście rozwijając w tym WebKita, niestety nie wszystko kontrybuowała na bieżąco do głównej gałęzi WebKita, stąd też pojawiają się jakieś problemy. Chcę uniknąć takiej sytuacji, żeby było bardzo wiele gałęzi zawierających różne rzeczy. Docelowo idealnie by było, gdybyśmy wszystko trzymali w jednym otwartym, w jednej otwartej gałęzi, na przykład na stronie webkit.org. Wspomniałem o sile tej platformy, która leży w jej modułowości. Tutaj przedstawiam Państwu przykład, architekturę tej przeglądarki. To, co my widzimy tak naprawdę, to jest tylko taka cieniutka warstwa, która jest browserem, przeglądarką tak naprawdę. Nazywamy to przeglądarką, a tak naprawdę to my widzimy tylko interfejs użytkownika, jakieś menu, kilka opcji i tak dalej. Cała siła leży w silniku przeglądarki, którym w tym przypadku jest WebKit. I tak, jakby najważniejszą częścią przeglądarki są dwa takie moduły WebCore. Moduł WebCore odpowiada za operację ładowania i również interpretowania składni HTML-a
i żeby go w odpowiedni sposób tą składnię, przepraszam, żeby w odpowiedni sposób tą składnię HTML-a zinterpretować. Moduł JavaScript Core odpowiada za to, żeby w odpowiedni sposób, najlepiej, jak najbardziej optymalny, zinterpretować kod JavaScript. Nad tym wiadomo, po zinterpretowaniu należy pewne rzeczy wyrenderować. Możemy różnymi bibliotekami graficznymi się posłużyć. My na przykład użyliśmy biblioteki Cairo, która na przykład w porcie WebKit GTK, WebKit EFL jest standardowo użyta. To są operacje związane, nie wiem, z wyrysowaniem najróżniejszych kształtów, z wyrenderowaniem też czcionek. To jest jedna część. Musimy też użyć jakiejś biblioteki do załadowania kontentu z internetu. Przykładem na przykład port WebKit dla biblioteki EFL używa biblioteki Lipsup. Te wszystkie klocki, network port, tak jak tutaj na tym graphic port, to są takie klocki wymienne, które możemy w zależności od naszych potrzeb wymienić. Nawet możemy wymienić klocek o nazwie JavaScript Core, czyli ten silnik odpowiadający za interpretację JavaScriptu. Każdemu według potrzeb, można by powiedzieć. Stąd też producenci urządzeń mobilnych bardzo polubili tą przeglądarkę ze względu na jej modułowość. Jako że temat tej prezentacji dotyczy możliwych optymalizacji tego silnika przeglądarki internetowej, chciałbym zaprezentować Państwu taki krótki test, który da nam odpowiedź na pytanie, co tak w ogóle należy optymalizować w przeglądarce internetowej. Bo w przypadku urządzeń mobilnych mamy do czynienia z ograniczoną mocą procesora, mamy do czynienia z ograniczoną pamięcią i mamy też do czynienia również, co nie wszyscy sobie zdają sprawę, z ograniczonym sposobem komunikacji z przeglądarką. Proszę Państwa, proszę mi powiedzieć, kto z Państwa na przykład używa myszki do posługiwania się telefonem komórkowym? No nie widzę nikogo. Właśnie. To w takim razie używamy na ogół albo jakichś kilku klawiszy, albo używamy ekranu dotykowego. I to już nastręcza pewne problemy. Do pokazania, jakie problemy mogą wystąpić, użyłem strony naver.com. Tutaj mam taki print z tej strony. Nie byłem pewny, czy będziemy mieli na pewno internet w tym momencie, dlatego mamy tutaj print screen. Ale polecam, zachęcam w ogóle do wejścia na tę stronę. To jest typowy przykład południowo-koreańskiej strony internetowej. Jak Państwo być może wiedzą, firma Samsung jest firmą południowo-koreańską. Stąd też często w naszych testach, w naszych optymalizacjach pojawiają się strony koreańskie i muszę przyznać, że każda kultura ma pewną specyfikę tworzenia swoich stron internetowych. Zauważyłem, że strony europejskie są raczej proste, wykorzystują czasami flash, ale nie są one przeładowane treścią. Natomiast zauważyliśmy, że strony chińskie, koreańskie są przeładowane takimi informacjami wręcz. Zawierają bardzo dużo elementów typu flash, bardzo dużo dynamicznych elementów. Tutaj się wszystko co chwila przemieszcza, rusza. To są dla Europejczyka, by ktoś powiedział, że to są przeładowane strony. Ale w nie
niektórych kulturach to się bardzo podoba. Także tutaj też uczymy się wielokulturalności i poznawania obcych kultur w naszej firmie, szczególnie w Warszawie. No właśnie, ja użyłem przeglądarki Google Chrome, aby troszkę sprofilować, co się dzieje na tej stronie. W przeglądarce Google Chrome jest taka opcja w narzędziach zaawansowanych dla programisty, że można sobie prześledzić, jakie operacje dzieją się w momencie ładowania tej strony. Uzyskałem taki wykres. Tutaj jest moment, w którym ta strona tak naprawdę się załadowała. Ale zobaczmy, że tutaj dalej najróżniejsze rzeczy się dzieją. Oczywiście zaczyna się od kolorem niebieskim. Oznaczone są operacje związane z ładowaniem, operacje sieciowe. Kolorem żółtym to mamy aktywny interpreter JavaScriptu. Na fioletowo mamy operacje związane z renderowaniem. Zaczynamy od operacji tak naprawdę sieciowych, które po załadowaniu kontentu już oczywiście rozpoczynamy i ładowanie JavaScriptu. Nie byłoby zmartwienia, gdyby wszystko się zakończyło w tym momencie, kiedy strona się ładuje. Niestety strona Naver.com jest stroną bardzo dynamiczną, jak już wspomniałem. I tam są timery w JavaScriptie, które co jakiś czas uruchamiają pewien kod, który przesuwa pewne elementy w JavaScript, pewne elementy do zmienia ich zawartość, ładuje jakieś inne strony w różnych momentach czasu. Stąd też ten JavaScript znów powoduje żądania ładowania sieci, albo też powoduje, oczywiście jeśli załadujemy jakiś element, to musimy go wyrenderować. Stąd też znowu mamy problem z renderowaniem, z układaniem tych elementów na stronie. Ciągle używamy tej mocy procesora. Co jest ważne w urządzeniach mobilnych? Żeby jak najmniej używać tego procesora. Mamy też ograniczone zasoby, tak jak wspomniałem. Więc musimy te wszystkie operacje, te trzy grupy operacji zoptymalizować. I ta właśnie prelekcja będzie koncentrowała się na optymalizacji tych trzech grup operacji. Zacznijmy od operacji sieciowych. Tutaj dosyć krótko wspomnę. Tak jak powiedziałem, dzięki architekturze WebKit możemy użyć najróżniejsze biblioteki sieciowe. Przykładowo, port WebKit GTK. Początkowo używał biblioteki PUR. Jakiś czas temu podjęto decyzję, że będzie domyślnie użyta biblioteka Lipsup. Do tej pory trwa wojna, która niektórzy twierdzą, że biblioteka PUR jest biblioteką sieciową szybciej, dlatego że prostszą. Inni twierdzą, że biblioteka Lipsup jest biblioteką szybszą, może bardziej skomplikowaną, ale daje większy wachlarz możliwości. I tu naprawdę można wywołać kolejną świętą wojnę, która biblioteka jest szybsza. To często zależy od platformy, zależy też od możliwości platformy, na którą tworzymy. Także taka decyzja musi być podjęta już w momencie tworzenia przeglądarki internetowej. Jakie optymalizacje możemy zrobić? Oczywiście możemy manipulować wielkością bufora, który służy przy ładowaniu, który używany jest przy ładowaniu kontentu, ale WebCore posiada taką pamięć podręczną, która zapamiętuje pewne elementy, które trudno na przykład wyrenderować. Niestety to jest pamięć podręczna ulotna. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie zapamiętane elementy znikają i niestety przy ponownym uruchomieniu na nowo musimy je załadować z sieci i wyrenderować. Dlatego też można zapamiętywać te elementy na dysku i w przypadku na przykład biblioteki Lipsup
Niedawno pojawiła się taka opcja właśnie zapamiętywania na dysku, tak zwany cache, zapamiętywania tych elementów na dysku, które są ładowane. To przyspiesza ładowanie strony przy ponownym wejściu na daną stronę. Jeśli ktoś często odwiedza jakąś stronę, to myślę, że może o to o kilkanaście procent przyspieszyć takie ładowanie. Dobrze. Powiedzieliśmy sobie o operacjach sieciowych, o optymalizacji ich. Kolejna rzecz, którą możemy zoptymalizować, to jest zastanowić się, czy nie użyć jakiegoś innego silnika interpretującego JavaScript. Google w swojej przeglądarce Google Chrome, która również jest oparta na WebKicie, ale rozwijana troszkę niezależnie, jak już wspomniałem, użył silnika V8. Nie będę tutaj się wchodził w szczegóły, w różnicach na temat tych silników, ale ważne, żeby być świadomym, że nie jesteśmy skazani na to, co jest standardowo dostępne w WebKicie. W WebKicie, z tego co mi wiadomo, to jest dostępny Squirrelfish jako podstawowy silnik, i Apple na przykład w swojej przeglądarce to używa. Ale są porty WebKita, które umożliwiają użycie V8 proponowanego przez firmę Google. Na przykład port Qt. Jeśli spojrzymy na bazillę WebKitową, to są otwarte tikety, na których toczą się prace nad możliwością użycia silnika V8 w portach GTK i FL. Tutaj od razu ciekawa sprawa. Należy bardzo uważać z testami, które się robi. Jeśli coś optymalizujemy, to czasami nawet się tych optymalizacji warto zacząć też od zdefiniowania testów, jak my przetestujemy tą optymalizację. Bo może się okazać tak, że rozpoczynamy optymalizację, będziemy to robić miesiącami i dojdziemy mniej więcej do tego samego punktu, z którego wyszliśmy. Zmieniliśmy architekturę, zmieniliśmy biblioteki, a się okazuje, że wydajność jest nadal taka sama. Więc warto zdefiniować sobie test jakiś obiektywny. Właśnie, cała siła polega na cały problem polega na zdefiniowaniu obiektywnych testów. I bardzo chciałbym Państwu przedstawić taki przykład. Twórcy portu WebKit GTK, którzy próbują w tej chwili dać możliwość portowi WebKit GTK obsługi V8 zamiast standardowego JavaScript Core'a, przeprowadzili testy na stronie, która zawiera testy typowe dla V8. Testy te zostały stworzone przez firmę Google. I oni porównali, jaka jest wydajność przeglądarki WebKit opartej na silniku V8, a jaka jest wydajność na standardowym JavaScript Core. Tutaj mamy ilość punktów i bardzo wyraźnie widzimy, że jednak ten silnik V8 jest wydajniejszy. To są różnica rzędu, no, widać wyraźnie 100%. Ale co ciekawe, ci sami twórcy przeprowadzili te testy na testach dostarczonych przez firmę Apple. I teraz tych różnic takich wielkich nie widzimy. Także to też jest, tak jak wspomniałem, ważna sprawa, żeby znaleźć obiektywne testy. Nie są mi znane obiektywne testy JavaScriptu, wydajności JavaScriptu. Każda przeglądarka twierdzi, twórcy każdej przeglądarki twierdzą, że ich przeglądarka jest najszybsza, bo na tym, a na tym zestawie testów wypada najszybciej. Twórcy innej przeglądarki mówią to samo. I tu jest taki problem. No, potrzeba jakiegoś obiektywnego zestawu testów.
Także to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę przy wszelkich optymalizacjach. Musimy znaleźć sposób na obiektywne ocenienie wartości naszej optymalizacji. Dobrze, przejdziemy teraz do trzeciego tematu, na który wspomniałem na początku, czyli wyeliminowanie problemów z renderowaniem. Zajmowaliśmy się już omówiłem optymalizację ładowania, czyli to, co się dzieje na początku. Optymalizację JavaScriptu, czyli jak już mamy pewien content, to występują modyfikacje tego contentu z użyciem JavaScriptu. Modyfikacje drzewa na przykład do. Ale ten finalny wynik tych wszystkich operacji sieciowych i operacji JavaScriptu musi zostać pokazany użytkownikowi. I wbrew pozorom to zajmuje bardzo dużo czasu. Dlatego też wymyślono najróżniejsze techniki służące do zrobienia to w sposób bardzo szybki. I w tej prezentacji omówię te techniki. Będzie to pilot backing start, słabe przewijanie, wybiórcze renderowanie i wstępne renderowanie. Tutaj taka uwaga. Jako, że wykład jest w języku polskim, to starałem się używać tam, gdzie to możliwe, słownictwa w języku polskim. Także tłumaczyłem powszechnie obowiązujące nazwy, takie dla różnych technik, na język polski. No niestety nie udało mi się znaleźć tłumaczenia, dobrego tłumaczenia dla Pilot Backing Store. Może jakby ktoś znalazł, to bardzo, bardzo bym chętnie usłyszał. Bo nie jestem w stanie w tej chwili bardzo dobrze przetłumaczyć tej nazwy. To zaczniemy od tego naszego Pilot Backing Store. Pomysł na czym polega? Jak wejdą Państwo na stronę na przykład omawianego wczoraj OpenStreetMap albo na stronę maps.google.com, to zauważą Państwo, że te elementy tej mapy, które się ładują, nie ładują się tak, że cała strona od razu się Państwu pojawia, ale pojawiają się poszczególne fragmenty tej strony, tak zwane kafle. Czyli z angielska my to nazywamy tajlami. Mniej więcej koncepcja jest podobna, tylko że z zastosowaniem do wszystkich stron internetowych i już nie po stronie HTML-a, JavaScriptu, jak to się dzieje w przypadku tych dwóch stron internetowych, ale już po stronie silnika przeglądarki. Czyli to my sobie dzielimy obszar do wyrenderowania, do pokazania użytkownikowi na takie kwadraty. I każdy z tych kwadratów możemy wyrenderować osobno, możemy go zapamiętać wyrenderowanego, tak, żeby nie musieć go potem pokazywać. I teraz tak, jakie operacje wykonujemy na przeglądarce? Przewijamy ją, przewijamy zawartość strony lub ewentualnie powiększamy tą zawartość. Dzięki użyciu właśnie Pilot Backing Store'a możemy zapamiętać elementy tej strony, te kafle. Jeśli użytkownik przewinie zawartość, pokaże nową, ale się nagle rozmyślił i stwierdził, wróćmy jednak do tego, co tam było napisane wcześniej, to możemy w sposób błyskawiczny pokazać już te wyrenderowane elementy. Nie musimy uruchamiać całego procesu renderowania na nowo. Operacja jest wręcz błyskawiczna. W przypadku przeglądarek desktopowych nie jest to rzeczą ważną, ale w przypadku urządzeń mobilnych, kiedy tak jak wspomniałem, mamy ograniczoną moc procesora, ograniczoną pamięć, a co najważniejsze też ograniczoną pojemność baterii, co jest chyba zmorą współczesnych telefonów komórkowych. Możemy to zrobić błyskawicznie. Drugą operacją jest powiększanie. Jeśli powiększamy jakąś zawartość,
musimy na nowo wyrenderować ją, bo zauważyli Państwo na przeglądarkach desktopowych, gdy się powiększy jakiś fragment strony, to może on ulec tak zwanemu... elementy na tej stronie zostaną nie dość, że powiększone, ale zostaną ponownie poukładane, żeby się tam lepiej wpasowały i tak dalej. Dzięki użyciu technologii Tile Backing Store, mając wyrenderowany jakiś obszar, możemy go po prostu rozciągnąć, pokazać momentalnie użytkownikowi taką rozciągniętą taką bitmapę i w międzyczasie sobie na nowo wyrenderować w nowym powiększeniu obszar, ale nie będzie użytkownik miał takiego momentu, że on oczekuje, nie wie, co się dzieje, bo telefon tak zwanie myśli. Interakcja użytkownika z urządzeniem mobilnym jest dla nas bardzo ważna. Nie może być w niej żadnych przestojów. Użytkownik nie może pomyśleć, że telefon uległ zawieszeniu. To jest jeden z bardzo ważnych aspektów tworzenia aplikacji na platformy mobilne. Żeby zawsze wszystko było płynnie. Stąd też najróżniejsze optymalizacje, których dokonujemy. Jeśli już mówimy o Tile Backing Store, to muszę wspomnieć, że w porcie, znaczy w bibliotece WebKit oczywiście jest zaimplementowany taki pomysł. W przypadku portu Qt implementacja jest troszkę wyżej architektonicznie, znaczy troszkę wyżej w całej architekturze, czyli na poziomie modułu WebCore, czyli tego najważniejszego modułu. W przypadku portu WebKit EFL implementacja jest już na poziomie portu, czyli troszeczkę bliżej już interfejsu, można powiedzieć. Są różne techniki, różne podejścia. Chciałbym również dodać, że my, pracując nad portem WebKit EFL, rozważaliśmy dwa rodzaje tych kafli. Można użyć kafli o stałym rozmiarze i można użyć kafli o zmiennym rozmiarze. Mówiąc kafle o stałym rozmiarze, to mówię kafle takie, które mimo powiększenia docelowo wracają do pierwotnego rozmiaru. Kafle o stałym rozmiarze to są takie kafle, które po prostu na ekranie będziemy ciągle widzieć taką samą liczbę kafli, niezależnie od powiększenia. W przypadku kafli o zmiennym rozmiarze, to przy zmianie powiększenia te kafle, na przykład przy pomniejszeniu, przy oddaleniu widoku strony, te kafle się zmniejszają, więc musimy dorysować ich większą ilość. Stąd mamy dwa rodzaje podejść. Każde ma swoje zalety i wady. Słabe przewijanie. Słaba nazwa, co? Jest taka... To jest tłumaczenie nazwy Weak Scroll. Ale postarałem się tutaj zachować język polski na tym wykładzie, także stąd takie tłumaczenie. Weak scroll, czyli słabe przewijanie. Na czym polega problem? Zauważyliśmy, że na niektórych stronach twórcy stron piszą strony w ten sposób, że strona reaguje dynamicznie na operacje, które wykonuje użytkownik z przeglądarką. Czyli na przykład ktoś przesuwa stronę, a elementy na stronie przesuwają się tak, żeby ciągle użytkownikowi na przykład tą reklamę pokazywać w tym samym miejscu, na samej górze. Niektórych to denerwuje, niektórzy jakichś specjalnych narzędzi używają do tego, żeby wyeliminować takie denerwujące reklamy. Ale to mogą być nie tylko reklamy, to może być na przykład podręczne menu, które twórca strony postanowił, że będzie ciągle pokazywał użytkownikowi niezależnie w której pozycji on przegląda tą stronę, jak bardzo ją przewinął.
ale to rodzi problem. Tak jak pokazałem Państwu dla strony Naver.com, każda operacja JavaScriptu może generować kolejne żądania załadowania jakiegoś kontentu z sieci, ale też może generować, oczywiście generuje żądania wyrenderowania jakiegoś zasobu. Wyrenderowanie jakiegoś na przykład czcionki, obrazka i tak dalej, i tak dalej. Zauważyliśmy też, że użytkownik, przewijając zawartość strony, robi to w sposób dosyć płynny przez jakiś czas, aż do momentu, kiedy go nie zainteresuje jakiś artykuł, obrazek, fragment i wtedy odrywa rękę na przykład od urządzenia mobilnego i zaczytuje się w treść. Zadaliśmy sobie pytanie, a może byśmy zrobili tak, że w momencie, kiedy użytkownik przewija tą stronę, nie będziemy informować JavaScript Core'a i Web Core'a, czyli tych dwóch najważniejszych modułów w WebKitie, że w ogóle następuje to przewijanie, ale z użyciem tego naszego backing store'a przewijać jego zawartość, bo mamy już wyrenderowane na przykład wcześniej kafle. I dopiero w momencie, kiedy użytkownik oderwie rękę od urządzenia mobilnego, poinformować Web Core, JavaScript Core o przesunięciu tej zawartości. Dzięki temu przesuwanie zawartości będzie płynne, bo nie będziemy obciążeni dodatkowymi operacjami w Web Core i JavaScript Core. Nie musimy ich informować o tym, a tym samym Web Core i JavaScript Core nie muszą generować żądań wyrenderowania nowych obiektów, ułożenia tych obiektów, a my sobie spokojnie możemy przewijać zawartość tej strony. Dopiero w momencie oderwania informujemy Web Core'a o przesunięciu, stąd też JavaScript Core może zacząć generować te swoje eventy przesuwania, no, te okienka mogą zacząć płynnie przeskakiwać i tak dalej, i tak dalej. To jest takie chwilowe uśpienie przeglądarki, chwilowe uśpienie modułu JavaScript Core i Web Core. Oczywiście z tym należy postępować ostrożnie, nie na każdej stronie to się dobrze ta technika sprawdza, także to jest kolejna ważna rzecz, którą chcę podkreślić, testy. Trzeba testować wszelkie funkcjonalności, które wprowadzamy do tej naszej przeglądarki, jeśli nad taką przepracujemy. Musimy testować na bardzo dużym zbiorze stron. Skąd wziąć taki zbiór? Choćby strona alexia.com. Możemy tam, tam jest zbiór 1000 najpopularniejszych stron internetowych, pogrupowanych według kategorii, według kraju, według przeglądarki, najróżniejsze. Także warto odnosić się do takich zbiorów i warto posiadać testy, najlepiej automatyczne oczywiście. Tu z naszej strony chcielibyśmy się pochwalić. Skontrybuowaliśmy taki pomysł dla portu WebKit EFL. W tej chwili toczy się dyskusja nad tą koncepcją i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie ona przyjęta. Wybiórcze renderowanie. Zadaliśmy sobie pytanie, w czasie przewijania czasami jest potrzeba, znaczy jest na ogół potrzeba wyrenderowania nowych elementów, tych, których nie wyrenderowaliśmy sobie wcześniej. Ale to zajmuje czas. A elementy, które trzeba wyrenderować, są dosyć skomplikowane. Przykład. Obrazek. Obrazek to nie jest tylko kwestia pokazania tego obrazka, ale trzeba go najpierw dekompresować. I na przykład w naszych testach wyszło, że dekompresja obrazka to zajmuje nawet więcej czasu niż jego wyrenderowanie. I to może spowalniać takie przewijanie. Stąd też pomysł taki, a może by pokazywać użytkownikowi treść strony internetowej, ale
pomijając niektóre elementy, do momentu, dopóki nie będziemy mieli wolnej mocy obliczeniowej procesora, kiedy będziemy mogli spokojnie dorenderować te elementy. Takim momentem, kiedy brakuje nam tej mocy obliczeniowej procesora, jest przewijanie tej, przewijanie zawartości. W tym momencie jest bardzo duże obciążenie procesora, renderujemy nowe elementy, więc być może pomysł jest taki, renderujmy na przykład tylko tło, renderujmy na przykład treść, ale już bez pokazania obrazków. Takie eksperymenty można robić, ale z tym też również trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo co komu po stronie internetowej, na której widzi ktoś tylko samo tło. Ale tu podkreślam, że nie oszukujemy użytkownika, bo po skończeniu przewijania, kiedy jest już wolna moc obliczeniowa procesora, kiedy użytkownik odrywa rękę od urządzenia i chce po prostu przeczytać tekst, to wtedy możemy sobie pokazać mu te obrazki, które wcześniej nie renderowaliśmy. To właśnie mniej więcej są rzeczy, o których wspomniałem. Może przejdźmy do następnego slajdu. Układanie elementów. Kolejny problem, który się pojawia. W momencie, kiedy zmieniamy powiększenie, przybliżamy, oddalamy sobie zawartość strony internetowej, jak już wspomniałem, na przeglądarkach desktopowych widzimy, że się coś dzieje. Tekst, szczególnie jeśli tekst jest w kolumnie, po przybliżeniu ten tekst, to nie tylko, że czcionki się ulegają powiększeniu, ale ten tekst ulega ponownemu ułożeniu. I wszelkie układanie elementów na stronie, będące często efektem powiększenia tej strony, przybliżenia użytkownikowi, jest również czasochłonne. Zabiera moc obliczeniową procesora, powoduje ogólnie mówiąc zużycie zasobów. Rozwiązanie. Rozwiązaniem jest zastosowanie bezpośredniego po prostu skalowania w niektórych przypadkach. W przeglądarce, w silniku przeglądarki WebKit jest dostępne takie API Scale Page, które polega na tym, że po prostu dostarczamy informacje przeglądarce na temat aktualnego powiększenia i elementy nie ulegają wzajemnemu przesuwaniu w momencie powiększania, ale po prostu ulegają skalowania, tak jakby ktoś po prostu je rozpychał. Oczywiście, i znowu tu podkreślam, trzeba uważać, kiedy to się robi. Nie każda strona dobrze wygląda po przybliżeniu, jeśli tylko przeskalujemy te elementy. Te wszystkie rzeczy, o które Państwo mówią, wynikają, te wszystkie problemy są w przypadku przeglądarek desktopowych często niezauważalne. Ja osobiście wcześniej, korzystając z przeglądarki desktopowej, nigdy nie zwracałem na to uwagi, że elementy ulegają wzajemnemu, pozycja elementów na stronie ulega wzajemnemu przesunięciu po powiększeniu. To wydawało mi się rzeczą naturalną. Jak się okazuje, naturalne niekoniecznie jest. A czasem są w ogóle niewidoczne, jak się powiększy, bo nie ma paska przewijania poziomego, brakuje. Już takie sytuacje też spotkałem. Tak, to też. I brak... niezoptymalizowane dla trybu graficznego 800x600. Zwykle tego używam. To, co Pan wspomniał tutaj o niezoptymalizowaniu dla danej rozdzielczości urządzenia, to częściowo można rozwiązać, ale często po stronie już twórców stron internetowych. Jest taki MetaTag Viewport, który umożliwia poinformowanie silnika przeglądarki internetowej, na jaką rozdzielczość strona ma zostać wyrenderowana, ale nie tylko. Dzięki temu tagowi możemy powiedzieć
użytkownikowi, powiedzieć silnikowi przeglądarki internetowej, czy ta strona w ogóle może być powiększana przez użytkownika, a jeśli tak, to w jakim zakresie? Co to nam daje? To daje nam to, że możemy dostosować strony do urządzeń mobilnych. Nie, podam na desktopie. Dla desktopów również. Jeśli to twórca strony często może zdecydować, na jaką wielkość ona ma być wyrenderowana. Może tutaj pokażemy przykład. W tym przypadku twórca strony zdecydował, że użytkownik nie powinien móc jej skalować. Domyślne początkowe powiększenie jest 1.0, maksymalne również 1.0, minimalne również 1.0, a strona ma być renderowana na szerokość urządzenia. I to jest typowy przykład, jaki stosuje się przez twórców stron internetowych dla przeglądarek mobilnych. Mam pytanie. To jest dodane, to jest część standardu HTML5, czy to jest dodane tylko przez WebKit? Nie, to jest powszechnie używane, to jest część standardu, to jest powszechnie używane nie tylko przez przeglądarkę WebKit. W Mozilla również spotkałem się z taką implementacją. Znaczy, no może być implementacja, ale czy jest to część oficjalnego standardu? To znaczy tak, HTML, wydaje mi się, że jest to część standardu HTML5, aczkolwiek nie ma czegoś takiego jak oficjalny standard HTML5, nie zostało to jeszcze finalnie ustandaryzowane. No i tu jest tam to zamieszanie. Tak? Tak, tak. Drugi przykład, jeśli ktoś sobie wrzuci na stronę i otworzy stronę przeglądarki na desktopie, to też to zastosuje, prawda? I w tym tak. Ale użytkownik przeglądarki desktopowej nie będzie mógł tej strony powiększyć. A jeśli bym chciał, żeby to działało na desktopie tradycyjnie, a na mobile, tak jak tutaj, to czy mogę dwa razy taki viewport definiować? Wydaje mi się, że to się robi raczej na zasadzie, że przeglądarka identyfikuje się swoim user agentem, którym jest słowo najczęściej mobile, lub i po stronie serwera jest wykrywane, czy łączę się w danym momencie ze stroną mobilną i nie, czy nie, i wtedy jestem przekierowywany do odpowiedniej strony. Na przykład strona Onetu, jeśli wejdę na nią z przeglądarki w Samsung Galaxy S2, zostaję automatycznie przekierowany do strony mobilnej, jeśli wejdę na nią ze strony desktopowej, przekierowany jestem do strony desktopowej, a strona mobilna Onetu jest niepowiększana, czyli prawdopodobnie użyto któryś z tych właściwości tego tagu. Bo to jeszcze byłoby pół biedy, jeśli by na przykład zablokowana była tylko funkcja na przykład kontrol tam i kółko myszy do powiększania i pomniejszenia, ale po prostu jest obcięty fragment strony, przez to w ogóle nieczytelny, nie ma jej jak przesunąć. Między innymi ten rzadko się taki ma problem. Takie obcięcia często się zdarzają, jeśli to spotkałem się z takimi rzeczami, jeśli strony były stworzone typowo dla przeglądarki Internet Explorer, bardzo szczególnie dla wcześniejszych wersji. No jak jednopikselowe git na przykład, te rozszerzenie też jest stosowane. No tak. Nie używam. Używam Firefoxa. Też muszę przyznać, że najnowsza wersja przeglądarki Internet Explorer dosyć dobrze obsługuje standardy. Wolę tego nie dotykać. Frame flattening. Kolejna rzecz, która jest typowa dla urządzeń mobilnych. Wiąże się ona z tym, jak użytkuje się przeglądarkę internetową w urządzeniach mobilnych. Na ogół użytkuje się ją z użyciem palca, ręki, dlatego też są strony, które zawierają takie tagi iframe, frameset,
zbudowane ramki w ramce. Ramki w samej przeglądarce. Tutaj mamy jakąś taką przykładową stronę, którą zaczerpnąłem z blogu swojego kolegi, na której widzimy, że tutaj, na tej stronie, w ramach tej strony jest załadowana jakaś tam strona W3School i tutaj mamy takie scrollery i sobie można tam zawartość tutaj wewnątrz tej strony, wewnątrz tej dużej strony, tą zawartość tej małej strony przeglądać. Tutaj użyto tagu w tym przypadku iFrame. Na desktopie, jeśli posiadamy urządzenie wskazujące typu myszka, nie jest to dosyć problemem, bo sobie możemy wycelować tutaj w ten scrollbar, sobie tutaj kliknąć i wszystko nam się ładnie przewija. Problem się pojawia na urządzeniu mobilnym. Po pierwsze, palec na ogół do przewijania zawartości strony mobilnej używamy palca ręki. On ze swojej definicji jest większy niż taki wskaźnik myszki. Stąd też bardzo niewygodnie nam by było klikać sobie w te scrollbary. Mało tego, do przemijania zawartości domyślnie każdy gest typu takie dotknięcie i przesunięcie i przeglądarka interpretuje jako żądanie przesunięcia przez przesunięcia całej strony. To pytanie pojawia się, co robić z tymi obszarami, które są w ramach tagu iFrame. Czy takie przesunięcie palcem ma generować przesunięcie tej wewnętrznej strony, czy zewnętrznej? A co zrobić, jeśli mamy takie strony, na przykład jak maps.google.com, gdzie mamy mapę zajmującą praktycznie cały ekran, czy jak użytkownik porusza palcem, w górę, w dół, to czy mamy przewijać tą całą stronę, czy może mamy przewijać tą mapę? Takie problemy właśnie się pojawiają. Pojawiła się taka koncepcja do rozwiązania tego typu problemów, użycia mechanizmu, który można by przetłumaczyć jako wypłaszczanie ramek. Choć być może to nie jest szczęśliwa nazwa do tego, dlatego pozostałem przy oryginalnej nazwie agencji. Ona robi ze stroną mniej więcej coś takiego. To znaczy, jak widzimy, tu mamy tą wewnętrzną ramkę i ta technologia rozpycha tą wewnętrzną ramkę tak, że powoduje, że ta cała strona staje się dłuższa, większa. I w tym momencie ta wewnętrzna ramka jest jakby częścią całej strony już nie, i nie ma potrzeby pokazywania scrollbaru. Zobaczmy, co się z tą stroną stało po użyciu tej techniki. Nie mamy już potrzeby scrollbarów w ramach tego tagu iFrame. Dokładnie widzimy jakby tą zawartość, którą chcieliśmy. Mniej więcej na tym ta technologia polega. Oczywiście, tutaj jeszcze raz podkreślam, trzeba z tym uważać. Nie wszystkie strony po zastosowaniu tej technologii wyglądają dobrze. Także jak z każdą optymalizacją potrzebne są testy, testy i jeszcze raz testy. Tak, no przeszliśmy przez takie trzy główne obszary, w których można dokonywać optymalizacji dla urządzeń mobilnych, czyli obszary związane z ładowaniem i związane z bibliotekami sieciowymi, czyli z ładowaniem zawartości, obszar związany z JavaScriptem i interpreterem tego JavaScriptu, i trzeci obszar związany już z renderowaniem zawartości. Na koniec chciałbym wspomnieć o czymś, co się nazywa WebKit 2. Jak wspomniałem, Apple zaprezentował takie wdrożenie, skontrybuował kod do WebKit.org-u, w którym to zaprezentował coś, co nazwał WebKit 2. Sama nazwa nie jest dosyć szczegółowa.
właściciele Apple'a no, mówili, że nie bardzo wiedzą, jak to nazwać, bo nie chcą powiedzieć, że to jest na nowo zaimplementowany silnik przeglądarki web. Tak naprawdę można by powiedzieć, że to jest na nowo zaimplementowane API przeglądarki WebKit. Wszystko, co się dzieje w ramach WebCore'a, pozostaje niezmienione. WebKit 2 jest tak naprawdę nowym API do tego modułu WebCore. Skąd w ogóle wziął się pomysł na WebKita 2? Wziął się pomysł z dwóch problemów, które obecnie się pojawiają. Mamy na rynku coraz więcej urządzeń, również mobilnych, które posiadają więcej niż jedną jednostkę obliczeniową. Mówię tu na przykład o dwukorowym, na przykład telefonie Samsung Galaxy S2. Nie wiem, jak tam Apple planuje, ale być może również wprowadzi jakieś dwukorowe urządzenia. Wprowadził. S jest dwukorowy. Tak. Czyli te kilka dni temu, tak? Został. Tak. Czyli jak widzimy, świat idzie w kierunku wielokorowości. Skoro nie da się już szybszego procesora w urządzeniu mobilnym zrobić, to może dołóżmy drugi core do tego procesora i zróbmy tak, żeby było wszystko płynniej, szybciej, ładniej. Tak. Drugim problemem było to, że jeśli tworzymy aplikację opartą na przeglądarce WebKit, aplikacja niekoniecznie musi być przeglądarką. Załóżmy, że aplikacja to jest jakaś bazodanowa aplikacja, która wyświetla sobie taki mały komponent, na którym prezentuje mapę na podstawie adresu. Jest jakiś tam w bazie danych sobie wpisany adres, a jest taki mały fragment w tej aplikacji, mały obszar, na którym możemy zaprezentować mapę wziętą oczywiście z OpenStreetMap. I w momencie, gdyby, jako że wszystko działa w jednym procesie, w momencie, gdyby wystąpił problem z wyświetleniem tej zawartości, no, co tu dużo mówić, biblioteka, wątek związany z ładowaniem strony uległby zawieszeniu. Wpływa to na stabilność całej aplikacji, a jeśli wszystko operuje na jednym procesie, cała aplikacja może przestać być responsywna. Nawet w najprostszej implementacji przeglądarki internetowej, jeśli jedynym komponentem jest silnik przeglądarki internetowej, jeśli ten silnik ulegnie zawieszeniu, aplikacja przestaje być responsywna. Jak rozwiązać te problemy i jak wykorzystać moc wielorodzeniowych procesorów? Pomysł jest następujący. Rozdzielić proces ładowania, przeglądania stron internetowych na dwa procesy. Na web proces, odpowiedzialny za operacje związane z ładowaniem, wyrenderowaniem strony, zinterpretowaniem treści HTML-a, a drugi proces, zwany UI procesem, będzie odpowiadał za wszelkie operacje użytkownika, interpretację gestów i będzie po prostu przekazywał wszelkie żądania użytkownika prosto do web procesu. W momencie, jeśli web proces ulegnie zawieszeniu z jakichś tam powodów, UI proces może powołać do życia kolejny web proces, może zamknąć tamten stary web proces, także tutaj może otworzyć sobie dwa web procesy, jeśli chce, jeśli ma na przykład dwa kory. Z jakichś tam powodów, bo chcę dwie strony internetowe równocześnie ładować. Stąd też taki oto pomysł. Czy ja mogę jeszcze pytanie, jak rozkryć podział na dwa procesy? Tak. Procesy
po stronie, to co się stanie, to ile wątków będzie po stronie UI procesu, to już jest kwestia twórcy aplikacji. Natomiast kwestia wątków po stronie web procesu, to z tego co mi wiadomo, JavaScript Core operacje dzieją się na osobnym wątku. Zresztą jest właściwość jedna z najnowszych funkcji JavaScriptu, że web threads tak zwane, że operacje dzieją, JavaScriptowe dzieją się niezależnie od standardowego ciągu przetwarzania JavaScriptu. Ale no i oczywiście ładowanie strony to też jest istotny wątek. Ale nie ma tutaj takiej, nie ma w tej chwili możliwości, że ja sobie powiem, że web proces ma mi pracować na 16 na przykład wątkach, bo mam akurat 16 kodów. No niestety w tej chwili nie mamy takiej możliwości, żeby powiedzieć web procesowi dokładnie na jego wątkach mają dziać się operacje. Ale no, samo rozbicie na możliwość utworzenia wielu web procesów jest rozwiązaniem tego problemu. Aha, tutaj na tym slajdzie jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić odnośnie stabilności. Często mamy taki problem, że pluginy na stronach się zawieszają, co powoduje również zmniejszenie stabilności przeglądarki. Architektura WebKita 2 pozwala na to, że wszelkie operacje związane z pluginami wydzielone są do osobnego procesu, więc tak naprawdę mamy trzy procesy. UI proces, web proces i plugin proces. Jest jeden plugin proces dla wszystkich pluginów. To, czy już twórca danego pluginu na przykład zaimplementuje go w ten sposób, że jakieś tam operacje będą się działy na osobnych wątkach, jest to już kwestią oczywiście twórcy tego pluginu. Nie mamy na to wpływu. Ale rozdzielając to już na trzy procesy, widzimy, że możemy wykorzystać wielokorowość jak w dosyć znacznym stopniu. O nieblokującym API wspomniałem, o stabilności wspomniałem. Może przejdźmy dalej. Tu jest kilka stron, które warto odwiedzić, jeśli ktoś zainteresował się być może tematem. W ogóle chciałbym Państwa zachęcić do aktywnego uczestnictwa w rozwoju przeglądarki WebKit. Na stronie webkit.org to jest taka główna strona, na której można się dowiedzieć, jak rozpocząć kontrybucję do silnika przeglądarki WebKit. Jako że jesteśmy na konferencji Linuxowej, naprawdę powiem, nie ma żadnych problemów, żeby sobie wziąć źródła, skompilować, nie są wymagane jakieś niestandardowe biblioteki, które ciężko zdobyć. Na przykład w dystrybucji Ubuntu będzie to tylko kwestia ściągnięcia potrzebnych pakietów. Nie trzeba nic sobie kompilować dodatkowych bibliotek, żeby móc skompilować przeglądarkę WebKit, na przykład port WebKit GTK albo port WebKit ewentualnie FL czy QT. Jeśli chodzi o system Linux, to jest bardzo wielu deweloperów tworzących silnik przeglądarki WebKit na tym systemie. Nawet ostatnio spotkałem się z takim problemem, że ktoś zadał pytanie, dlaczego WebKit GTK na Windowsie mi tam źle działa. Odpowiedź brzmi tak, wszyscy używają Linuxa. Tak, naprawdę, jeśli chodzi o przeglądarkę WebKit, jest to zdecydowanie większa, jeśli chodzi o silnik przeglądarki WebKit, jeśli chodzi o deweloperów tego silnika, zdecydowanie większa najwięcej znanych mi osób to właśnie tworzy ją na Linuxie. A oprócz tego tutaj jest kilka
stron, które jeśli kogoś już ten temat wciągnie, to warto odwiedzić. Tak jak było wczoraj mówione, używamy tych przeglądarek. Kto używa Google Chroma, polecam, żeby troszkę poczuł się zobowiązany do również dawania z czegoś siebie, skoro tyle bierze. Jeszcze tylko dodam, to nie jest tak tylko, że używamy Google Chroma. Zapewne wielu z Państwa używa Androida, ewentualnie używa iPhone, znaczy telefonów opartych o Androida. Używają Państwo być może iPhone'a. Tam wszędzie jest WebKit. Także przy następnym korzystaniu z przeglądarki mobilnej polecam się zastanowić, dzięki komu, czemu widzimy te strony internetowe i być może wejść na tą stronę webkit.org i może coś zrobić dla społeczności. Można, to nie jest tylko tak, że trzeba koniecznie być tam deweloperem. Można zgłaszać na Bugzilli na przykład bugi. My tutaj w centrum bardzo dużo bugów i zgłaszamy, i mamy własne kontrybucje. Także ja Państwa również bardzo gorąco zachęcam. Jeśli by były jakieś pytania, bardzo służę, z chęcią służę odpowiedzią. Tutaj jest mój e-mail. Zapraszam Państwa również na prezentację o godzinie 18, na której obecny tu na sali Marcin opowie Państwu troszeczkę o naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Gdyby Państwo mieli, być może jakieś chcieli się dowiedzieć, czym się tak naprawdę zajmujemy tutaj w Polsce, uzyskają zapewne Państwo odpowiedź. Czy są jakieś pytania odnośnie przeglądarki WebKit? Ja mam telefon z Androidem, który zawiera właśnie przeglądarkę opartą o WebKit i pytanie moje, czy ta przeglądarka w systemach androidowych Samsunga jest jakoś modyfikowana przez Samsunga, czy to jest taka stokowa androidowa, która przychodzi od Google'a? Tak, nie wiem dokładnie, w której wersji Pan Androida używa, ale Android jako system sam sobie zawiera już przeglądarkę i silnik. I nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy Samsung dokonał jakichś dodatkowych modyfikacji. Wydaje mi się, że w 90% jednak to będzie użyte to, co Google dostarczyło. Ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie modyfikacje były dokonane. My nie zajmujemy się przeglądarką Android. Bo właśnie zastanawiałem się, czy całe to wszystko, o czym Pan mówił, to było w kontekście przeglądarki na Androidzie, czy może czegoś innego, o czym nie wiemy. My pracujemy nad przeglądarką internetową dla systemu Linux, ale nie jest to Android. Okay. Dziękuję. Ja trochę więcej, myślę, powiem o 18:00. Także zapraszam. Także jeśli by Państwo chcieli poznać szczegóły, to coś więcej, to zapraszam na prezentację Marcina.